Sponsorem podcastu Zarychta na Solo są polskie zakłady bukmacherskie www.pzbuk.pl. Witajcie, z tej strony Piotrek Zarychta. Czas na 85. odcinek Zarychty na Solo. Dzisiaj sporo tematów. Poruszymy przede wszystkim relacje z niedzielnych meczów, sytuację Denisa Smitha Juniora, kontuzje, które ostatnio się pojawiły w NBA, odejście z Brooklyn Nets Keneta Farida, a także zapowiedź tego, co w poniedziałek w NBA, bo będzie się to działo naprawdę dużo i o fajnych porach. Ale jako, że tematów dużo, to nie ma co zwlekać i zaczynamy szybko od tego, co się działo ostatniej nocy w lidze. Trzy spotkania zaledwie, ze względu na to, że w lidze futbolu amerykańskiego mieliśmy finały konferencji, w związku z czym NBA ograniczyła się do niewielu spotkań i nie były to jakoś specjalnie medialne spotkania, tak to nazwijmy. Na dzień dobry Indiana Pacers podejmowała u siebie rozpędzonych ostatnio Charlotte Hornets, rozpędzonych, bo grających trochę lepiej w ostatnich tygodniach i te drużyny, która wygrała trzy ostatnie mecze. Tym razem jednak Hornets nie udało się. Przegrali aż 25 punktami i tak naprawdę mieli tylko kilka momentów w tym spotkaniu, w którym napędzili trochę strachu, a Pacers zbliżając się na 6-7 punktową stratę. Pacers grali bardzo zespołowo, zrobili to co zwykle, czyli postawili świetną defensywę i tym tak naprawdę wygrali, bo tam konkretnego zawodnika nie ma co wyróżniać. Co prawda 21 punktów rzucił Oladipo, ale po około 15 jeszcze kręcili się Tyreek Evans, Domantas Sabonis, Darren Collison i Bojan Bogdanowicz, czyli typowy, standardowy mecz dla Pacers. Dalej, drugie spotkanie, najbardziej emocjonujące tej nocy, Minnesota Timberwolves Phoenix Suns. Jeżeli ktoś nie zna wyniku i nie chce go znać, no to niech teraz sobie go włączy, bo w tym meczu działo się naprawdę sporo. W końcówce zwycięstwo dla Timberwolves zapewnił Derrick Rose, trafiając rzut chyba na 60 sekundy przed końcem spotkania. Było to o tyle ważne, że Timberwolves ostatnio mieli też szansę wygrać chociażby San Antonio Spurs, ale tam Rose nie trafił w końcówce. No i trochę to wymęczone zwycięstwo drużyny z Minneapolis, no ale jest kolejne, więc gdzieś tam w głowach na pewno jeszcze myślą o playoffach, chociaż będzie naprawdę ciężko. Mieliśmy tutaj taki scenariusz, w którym Derrick Rose i Karl Anthony Towns zagrali dwie różne połowy, bo do przerwy grał świetnie tam, rzucając 28 punktów już w pierwszych dwóch kwartach. Po przerwie rzucił ich tylko dwa. Natomiast Rose na odwrót, do przerwy tylko 2 punkty, a po przerwie 29. I to 29 z 52 drużyny, więc ponad połowę punktów po przerwie rzucił Rose. No i w tym te dwa najważniejsze dające im zwycięstwo. I trzecie spotkanie tej nocy. San Antonio u siebie podejmowali LA Clippers i Clippersi przerwali serię 5 porażek z rzędu, która ich wypchnęła nawet poza ósemkę konferencji zachodniej. To pokazuje, jak tam jest bardzo równo, bo przed tą serią Clippers byli chyba na trzecim miejscu na zachodzie, a teraz już byli na 9. No ale udało się im to przerwać, pomimo braku Danilo Gallinariego i Lou Williamsa. Kilka zmian w składzie. No, w miejsce kontuzjowanego Gallinariego do piątki wszedł Patrick Beverley, natomiast Marcina Gortata zmienił Montrezl Harrell. Gortat wyszedł z ławki, zagrał tylko 7 minut. No i ten duet duet Harrell i Beverley bardzo dobrze się spisał, natomiast kluczem był tutaj Tobias Harris, który kręcił się wokół triple-double, 27 punktów, 9 zbiórek, 9 asyst. Natomiast tego zwycięstwa nie byłoby pewnie, gdyby nie słaba gra Demara DeRozana, który trafił tylko 4 z 16 rzutów z gry. Okej, jedziemy dalej. Kolejny temat to Dennis Smith Jr., gość, którym się rok temu wszyscy zachwycali. Zawodnik, który był bardzo chwalony za swój debiutancki sezon w barwach Dallas Mavericks. Oczywiście wielu też od razu punktowało jego słaby punkt, jak chociażby skuteczność rzutów za 3 punkty. No i Dennis Smith Jr. ostatnio opuścił drużynę. Kilka meczów był najpierw nieobecny z powodu oficjalnie kontuzji, bo to były bóle pleców, później choroba. Natomiast ostatnio zaczęły się pojawiać informacje o tym plotki, że jest dostępny w ramach wymian. Zbiegło się to też trochę z kontuzją JJ Barrey, który już nie zagra do końca sezonu, wobec czego Mavericks trochę muszą, trochę nie muszą wrócić Smitha Juniora do grania, bo tak to na pozycji numer 1 mają tylko Luka Doncicia, Jalena Bransona i Davina Harrisa, więc to nie jest wcale takie dobre rozwiązanie. No i Smith Jr. podobno jest już po rozmowie z Rickiem Carlylem i ma wracać do drużyny na wtorkowe spotkanie. W poniedziałkowe to dzisiejsze w nocy z Milwaukee Bucks jeszcze go nie będzie, ale w kolejnym już tak. I prawdę powiedziawszy, dobrze, że wraca. Oczywiście ten sezon, gdy przyszedł Luka Doncic,
sprawił, że Smith Jr. poszedł trochę w odstawkę, bo prawdę powiedziawszy, nie słyszy się o nim w ogóle. Jeśli o kimkolwiek słyszy się z Dallas, no to w pierwszej kolejności jest to Doncic i zachwyty nad jego grą. Podobno sam Smith ma z tym problem, no ale nie ma się co dziwić, bo to był zawodnik zawsze przyzwyczajony do tego, że ma piłkę w rękach i gra po prostu tak, to oto on dyryguje grą zespołu, a teraz to zdecydowanie się zmieniło. Natomiast na plus trzeba mu zapisać to, że zaczął się do tego powoli przyzwyczajać, zaczął pracować nad sobą, bo statystyki punktów, zbiórek, asyst mu pospadały ze względu na to, że był mniej używany w wielu elementach gry, natomiast poprawił się, jeśli chodzi o rzuty, i to zdecydowanie. Jest też lepszym obrońcą niż był rok temu, więc progres widać. Więc to na pewno na plus dla niego. No i teraz zobaczymy, czy Rick Carlisle znajdzie dla nich obu, czyli dla Doncicza i Smitha, miejsce. Bo póki co, gdy obaj występują na parkiecie, to atak Dallas Mavericks jest na poziomie ataku Chicago Bulls, więc to zdecydowanie jest złe. I tu musi nad tym Rick Carlisle pomyśleć, bo jeśli by miał umieścić Smitha i Doncicza na parkiecie tylko i wyłącznie wtedy, kiedy drugiego nie ma, no to 48 minut na dwóch takich graczy to trochę za mało, więc trzeba pokombinować jeszcze gdzieś z ustawieniami i znaleźć lepsze możliwości wykorzystania ich dwóch wspólnie na boisku. Kolejny temat, który póki co na szczęście był odwlekany, bo nie mieliśmy jak dotąd wielu kontuzji bardzo długich, bardzo poważnych, natomiast no, zaczęły się pojawiać jak to zwykle w trakcie sezonu NBA, bo dotychczas tak naprawdę na całe rozgrywki straciliśmy z poważniejszych graczy Johna Walla i J.J. Barea. Teraz co prawda kontuzji i takich kończących sezon jeszcze nie ma, chociaż być może Wendell Carter Jr., czyli środkowy debiutant z Chicago Bulls, może opuścić już do rozgrywki całe. Carter Jr. ma kontuzję kciuka. Tam wyniki badania rezonansu magnetycznym nie wykazały dokładnie o co chodzi, natomiast potrzebna będzie operacja, już wiadomo, i ta operacja może go wykluczyć na od 8 do 12 tygodni. Te 12 tygodni to są praktycznie 3 miesiące, 3 miesiące od teraz, no to mamy już playoffy. Więc jest niestety szansa, że Wendell Carter Jr., jeden z niewielu jasnych punktów w tym sezonie Chicago Bulls, będzie musiał opuścić rozgrywki już do końca, no i Bulls będą sobie radzili bez niego. Co oczywiście nie zmienia ich miejsca, bo tak czy siak biją się o to, żeby mieć jak najwięcej szans na pierwszy wybór w drafcie, ale z drugiej strony no szkoda po prostu czasu dla Wendella Cartera Jr., który mógłby dalej rozwijać swoje niezłe umiejętności, bo naprawdę, tak jak mówię, miał bardzo solidny sezon. Teraz dwie bardziej konkretne kontuzje, w sensie takie, które mogą bardzo wpłynąć na scenariusz końcówki sezonu zasadniczego. Po pierwsze Anthony Davis, czyli człowiek, który musi opuścić ileś tam meczów co sezon, doznał kontuzji palca wskazującego w trakcie spotkania z Portland Trail Blazers. Wstępnie mówi się o 1-2 tygodni przerwy, więc nie jakoś strasznie długo. Natomiast za 3-4 dni, po pierwszych kilku dniach od urazu, ma być konkretniejsze kolejne badanie Davisa i po nim ma się określić, jak długo rzeczywiście będzie poza grą. Jest to cholernie ważne teraz dla Pelicans, bo oni są na 12 miejscu w konferencji. Dopiero co do gry po kontuzjach wrócili Elfrid Payton i Nikola Mirotić, więc oni wreszcie mieli kim grać. A tak to niestety teraz odpada Davis, no i szansa walki na playoffy się oddala. No i też w ten sposób oddala się, jakby nie patrzeć, szansa na zatrzymanie Davisa, który przy braku zwycięstw, braku playoffów może po prostu chcieć odejść z drużyny. Więc to jest zdecydowanie najtrudniejszy moment dla Pelicans i wielkie wyzwanie dla Alvina Gentry'ego, a także dla generalnego menadżera Dala Demsa, który musi coś wymyśleć jeszcze przed trade deadline, musi kogoś jeszcze ściągnąć do pomocy dla Davisa. Inaczej możemy mieć w te wakacje kolejną historię związaną z wymianą wielkiej gwiazdy NBA. No i ostatnia kontuzja, świeża, bo z poprzedniej nocy, z soboty na niedzielę, w trzeciej kwarcie meczu Lakers kontra Rockets, skręcenia kostki doznał Lonzo Ball. Jak się okazuje, jest to dosyć mocne skręcenie, bo rozgrywający Lakersów opuści od 4 do 6 tygodni, więc prawdopodobnie będzie to koniec lutego, początek marca, pewnie w najlepszym scenariuszu po weekendzie gwiazd. Więc to zdecydowanie nie działa na korzyść Lakers, którzy tak czy siak ostatnio grali bez LeBrona, bez Rajona Rondo. Gdzieś tam udało się trochę
wracać do zdrowia Lakersom, bo zarówno LeBron, jak i Rondo już zaczęli pełne treningi z drużyną i lada chwila mieli wrócić do gry, więc ten optymizm zaczął być coraz większy, a tu nagle kontuzja Bola. Więc to zdecydowanie będzie na pewno na minus dla drużyny. Jest to ta sama kostka, którą Ball skręcił w listopadzie, więc to zdecydowanie jest też złe, że to jest powracający uraz. No i swoją szansę w związku z tym dostanie w tej chwili Alex Caruso, który zostanie powołany z G League, a wydaje mi się, że też więcej szans na pozycji numer 1 dostanie Brandon Ingram, czy chociażby z ławki Lance Stevenson. Kolejny temat, czyli Kenneth Farid, który został zwolniony przez Brooklyn Nets i normalnie przy graczu, który zagrał w tym sezonie 12 spotkań, nie z powodu kontuzji, tylko z powodu tego, że był zbyt słaby, żeby przebić się w rotacji i w tych 12 meczach średnio po 10 minut na parkiecie występował, normalnie takim graczem byśmy się nie zajęli, ale Farid jest na krótkiej liście Houston Rockets, którzy chcieliby z nim podpisać kontrakt. Jest to oczywiście pokłosie urazu Clinta Capelli, który wypadł na kilka tygodni z gry. No i w tej chwili Rockets potrzebują kogokolwiek pod kosz, kogoś zdrowszego niż, i bardziej ruchliwego niż Nene, który jest w stanie grać po kilkanaście minut na mecz. Kogoś, kto da większą jakość niż Marcus Chris i Isaiah Hartenstein. A tutaj Farid może się bardzo dobrze sprawdzić jako zamiennik dla Clinta Capelli, bo akurat ten element ataku, w którym stawia zasłony na pick and rollu dla Jamesa Hardena, roluje się pod kosz i kończy z góry, czy to też z pół dystansu, są tymi elementami, które akurat Farid potrafi. I nie będzie od niego nikt wymagał rzucenia za 3 punkty, nikt nie będzie od niego wymagał też jakiejś wybitnej obrony, chociaż wiadomo, fajnie by było zastąpić Capellę w defensywie, ale Farid tego nie potrafi. Natomiast w ataku będzie dał radę dać zdecydowanie więcej drużynie niż to robił chociażby Nene czy Marcus Chris. Natomiast zanim to do tego dojdzie, Farid dzisiaj zostanie zwolniony z listy waivers i wtedy będzie mógł podpisać dowolny kontrakt z każdą drużyną. Natomiast Houston Rockets muszą zrobić dla niego miejsce. Pierwszy idealny scenariusz dla nich to oddanie wreszcie Carmelo Antonego w ramach wymiany, ale szanse na to są dosyć niskie. A drugi no to rezygnacja z 10-dniowego kontraktu Jamesa Nanariego i to jest ten bardziej realny scenariusz. Okej, ostatni punkt, czyli Martin Luther King Day. Święto w Stanach dzisiaj, dzień wolny od pracy, wobec czego mecze w Stanach zaczynają się o bardzo fajnych dla nas porach, bo już pierwsze mecze od 18.30 naszego czasu. Natomiast te pierwsze mecze nie rozpieszczają nas, jeśli chodzi o starcie faworytów, bo dostaniemy co prawda Oklahoma City Thunder, ale w starciu z New York Knicks. Później dostaniemy walkę o ostatnie miejsca na wschodzie, czyli Cleveland kontra Chicago. Kolejny mecz Wizards kontra Pistons, też nie najlepszy i dopiero o 20 naszego czasu Milwaukee Bucks Dallas Mavericks, to może być bardzo fajny mecz, który Wam polecam. Później Atlanta Hawks Orlando Magic, 21.30, bardzo dobre spotkanie może być. Brooklyn Nets kontra Sacramento Kings z dużą liczbą akcji ofensywnych, więc jeśli lubicie atak, to zdecydowanie mecz dla Was. Później Grizzlies podejmują u siebie grających bez Antonego Davisa Pelicans i może być to naprawdę kiepskie spotkanie, więc nie polecam. No i w okolicach północy zacznie się robić ciekawiej, bo Boston Celtics podejmą u siebie Miami Heat, potem Philadelphia 76ers przyjmie u siebie Houston Rockets i wreszcie dwa ostatnie spotkania już stricte w konferencji zachodniej, rozpędzeni Utah Jazz z niezłymi ostatnio Portland Trailblazers i na koniec Los Angeles Lakers Golden State Warriors, czyli drugi występ DeMarcusa Cousinsa, więc będzie się działo. Od 18.30 można oglądać NBA, co jest bardzo, bardzo fajną sprawą. A ja już kończę na dzisiaj. Był to 85. odcinek Zarychty na Solo. W sumie wyszło krócej niż myślałem, więc fajnie. Dzięki Wam za uwagę i do usłyszenia następnym razem. Sponsorem podcastu Zarychta na Solo były polskie zakłady bukmacherskie www.pzbuk.pl.